Witam w nowym roku. Nowy rok, stare zwyczaje. W czasie, kiedy zamknięte są kina, teatry i kabarety, politycy skutecznie zastępują aktorów, dostarczając nam rozrywki. Myśleliśmy, że wystarczy podsumować styczeń pod koniec miesiąca, ale życie jak zwykle pisze własne scenariusze i ten przegląd wypadłby zbyt obszernie. Skoncentrujemy się dziś zatem na dwóch pierwszych tygodniach nowego roku. W Polsce i w Niemczech przedłużono lockdown do końca stycznia, przy czym Angela Merkel nie ukrywa, że być może zostaniemy zamknięci do kwietnia. Te średniowieczne metody to niestety wszystko, na co obecnie stać rządy. Tymczasem Izrael zaszczepił już 20% obywateli, a w Niemczech i w Polsce masowych szczepień po prostu nie ma. Firmy rodzinne i drobni przedsiębiorcy plajtują. Restauracje i hotele znalazły się w beznadziejnej sytuacji. Wobec tego górale wypowiedzieli posłuszeństwo. W Niemczech zamknięto zakłady fryzjerskie i zwykły obywatel nie może się ostrzyc chociaż raz w miesiącu. Za to piłkarze występują na stadionach wymodelowani do nieprzyzwoitości. Szwedzka aktywistka, inicjatorka Fridays for Future Greta Thunberg zostanie uwieczniona na znaczkach Poczty Szwedzkiej. Poinformowała o tym państwowa firma logistyczna PostNord. Nominału jeszcze nie znamy. Na znaczku Greta w żółtym płaszczu przeciwdeszczowym stoi na skale, nad jej głową widać cztery jaskółki, a po lewej stronie jedną wielką jaskółkę, która wiosny nie czyni. Jak widać, PR wokół Grety kręci się nadal pełną parą, a tak właściwie to szkoda, że Greta nie głosi swoich mądrości i nie namawia do strajków młodzieży w Chinach. Fundacja Ochrony Klimatu i Środowiska Mecklenburgii Przedpomorza staje się coraz częściej obiektem krytyki. Jako organizacja maskująca, etykieta zastępcza czy opakowanie zastępcze. W zeszły czwartek Parlament Krajowy przyklepał decyzję o założeniu fundacji. Premier Manuela Schwesig z SPD oświadczyła, że o pomyśle fundacji informowano w sposób przejrzysty, aczkolwiek zabrakło debaty w komisjach. Również opinię publiczną poinformowano dopiero post factum. Stwierdziła, że nie może z projektu za 11 miliardów euro uczynić ruiny inwestycyjnej. Faktycznie fundację powołano celem dalszej budowy gazociągu Nord Stream 2, a wpływ Rosjan jest tu większy niż przypuszczano. Gazprom może sam powoływać prezesa fundacji. Zgodnie ze statutem bez Gazpromu nie idzie nic. Gazprom obiecał 60 milionów euro na projekty związane z ochroną środowiska, a przy okazji zabezpiecza dalszą budowę kontrowersyjnego rurociągu. Fundacja kupować ma materiały i towary potrzebne do budowy i stawiać je do dyspozycji wykonawcom. Tą drogą firmy te mają być chronione przed sankcjami Stanów Zjednoczonych. Eksperci od ekologii twierdzą, że rurociąg jest problematyczny politycznie, niepotrzebny z punktu widzenia gospodarki energetycznej, drogi i niezgodny z celami energetycznymi i klimatycznymi Unii Europejskiej. Zielony polityk Rafał Fuchs stwierdził, że czysty rosyjski gaz to bajka dla głupich, a sprzedawanie fundacji jako wkład w ochronę środowiska to bezczelność. Pompowanie na Kreml pieniędzy za gaz to zły sygnał w czasie represji wobec rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, w czasie wojny na Ukrainie i kolegowania się Putina z włodarzami na Białorusi. W Waszyngtonie ustawiono wysokie płoty dookoła Białego Domu, Kapitolu oraz budynku Trybunału. Były dyrektor FBI do spraw ochrony przed zagrożeniami Frank Filiuzzi powiedział telewizji NBC, że zagrożenie nadal istnieje i że udało się uzyskać tylko chwilę przerwy na oddech. W reakcji na szturm Kapitolu w Waszyngtonie policja berlińska postanowiła wzmocnić ochronę Bundestagu. Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble oświadczył, że sam poprosił Urząd Spraw Zagranicznych o raport w sprawie zamieszek w USA, aby wspólnie z rządem federalnym wyjaśnić, jakie wnioski wypływają z tego dla bezpieczeństwa Bundestagu. Rozważa się na poważnie zbudowanie fosy dookoła gmachu. Czas korony pokazał, jak szybko politycy decydują ponad głowami obywateli,
również tych nieletnich. Dopiero co dyskutowali o tym, że dziecko może wybrać sobie do zabawy tylko jednego kolegę, z którym może się spotykać, a młodzież mogła tę dyskusję śledzić bezradnie i poskarżyć się najwyżej swoim rodzicom. Po długoletnich negocjacjach Unia i SPD zdecydowały się na wprowadzenie praw dziecka do konstytucji. Dokładne brzmienie wydaje się być niewinne, jednak wzbudza krytykę ze strony prawników oraz rodziców, których jugendamty pozbawiły praw do opieki nad dziećmi. Według niemieckiego Związku Adwokatów jest to niepotrzebne, gdyż odpowiedzialność jest określona w ustępie 2 6 artykułu Konstytucji. Szczególnie kontrowersyjna jest ranga tzw. dobra dziecka. Czy ma ona być traktowana priorytetowo, czy stosownie do okoliczności? Brzmi to nieco abstrakcyjnie, ale te sformułowania w konkretnym przypadku mogą oznaczać ogromne różnice. Prawa dziecka uregulowane są już w wielu innych przepisach i ustawach, za których pomocą można szybciej rozwiązywać bieżące problemy. Pod osłoną pandemii posłowie rządzącej w Polsce partii wnieśli projekt zmiany ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, która uniemożliwia nieprzyjęcie mandatu karnego, czyli inaczej mówiąc, mandat wystawiony uznaje się z automatu za doręczony, nawet jeśli o nim nic nie wiecie. Po kilku latach można za zwłokę naliczyć odsetki ustawowe i z bagatelnej kwoty wyrośnie niezła sumka. Ustawa ta daje organom ścigania niebezpieczne uprawnienia. Ciekawe, której nocy zostanie przegłosowana. Arnold Schwarzenegger zwrócił się na platformie Twitter do Amerykanów i skrytykował ostro prezydenta Trumpa za spowodowanie ataku na Kapitol. Porównał to wydarzenie z Nocą Kryształową i pogromem Żydów w Niemczech w 1938 roku. Wezwał Amerykanów do przezwyciężania podziałów, a całe przemówienie wygłosił trzymając miecz Konana Barbarzyńcy. Stwierdził, że prezydent Trump usiłował dokonać puczu, okłamując ludzi i prowadząc ich na manowce, że jest skończonym przywódcą i że przejdzie do historii jako najgorszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Urodzony w Austrii Schwarzenegger sam jest republikaninem. Jego ojciec Gustav Schwarzenegger był członkiem hitlerowskich bojówek SA, narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii pracy NSDAP i komendantem żandarmerii polowej. Nikomu innemu porównanie ataku na Kapitol z pogromem Żydów nie uszłoby na sucho. Skasowano by mu przynajmniej konto na Twitterze, ale ponieważ rozchodzi się o nagonkę na Trumpa, to nawet bagatelizowanie nazistowskich zbrodni pozostaje bezkarne i nikomu nie przeszkadza. Kwiatuszek z Warszawy. Prezydent Andrzej Duda odznaczył panią ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej za, jak podano, zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskich przyjaznych stosunków i współpracy i za zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego. Od 15 stycznia na Wyspy Brytyjskie można wjechać tylko za okazaniem negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Jeśli wjeżdżacie do Niemiec z zagranicy i w ciągu 10 dni przed wjazdem przebywaliście w obszarze ryzyka, to jesteście generalnie zobowiązani do poddania się kwarantannie przez okres 10 dni po wjeździe. Musicie wypełnić cyfrową deklarację wjazdu, aby urzędy do spraw zdrowia publicznego mogły sprawdzić przestrzeganie kwarantanny, jak również zweryfikować, czy spełnione są zawarte w prawie krajowym warunki dotyczące wyjątków od obowiązku odbywania kwarantanny. I to by było na dzisiaj wszystko. Niech moc będzie z Wami.